Wam próżnować. Zaraz. Grzesiu, tyle razy ci mówiłem, żebyś wszystko kładł na swoim miejscu. Popatrz, plama. Tutaj. To nie wszystko. A kucharka? Tu sam powiedział. I Bogu dzięki. Będzie cicho. Spokojnie. Okropnie gadała. Wolę huk moździerzy, niż kobiece świergotanie. Rząd już potrafi domem rządzić sam. Piękny rząd. Dobry. No, dobry. Wyśmienity. Wyśmienity. Czy zawsze wam było przykrym kobiece świergotanie? Czas na polowanie. Goście! Brać na polowanie! To damy! Damy? Jedna, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, osiem. A cóż to za babu? Co to za graty? Co to za graty? To siostry moje! Przepraszam. Nie ma za co. Diabli nadali, siostry, damy. Trzeba jednak przyjąć je. Grzesiu! Grzesiu, mundur! Mój mundur! Diabli nadali, siostry, damy. Siostry, damy. Diabli nadali! Witajże, panie bracie. Jakże się miewasz. Ostrożnie, mokół nie upuść klatki. No co za głupie dziewczę. Witam. Oh, witaj, kochany bracie. Postaw, że to postaw. A gdzie mnie stołu nie masz? Mapy! Witaj, panie bracie. Jakże, panie bracie, możesz trzymać takie przebrzydłe psy, tak się zlepą, nie dodyszę, przebrzydłe kundle. Witam. Witam. Witam, panie siostry, w moim domu. Moja pasierbica Zosia. Wyrosła, wyladniała. W stolicach świata mogłaby rozmawiać. I to nie jednym językiem. Nie jednym. Gubernantka, madame znakomita. Zosia na naukach w mieście pół roku strawiła. Talenta gdy rozwinie... Już je rozwinęła. Czyż nie śpiewa tak, że każdy słuchać musi? Czyż nie tańcuje tak, że nigdy
Tak tu nie chybia? Czyż nie maluje tak, że i kwiatek wszystkich złodził i pan sędzia? Chcą spawał, choć nosem go zmazał. Pan komorny. Jak mówię, że pan sędzia, to pan sędzia. Proszę opuścić ten teren. Jakże ci się to podoba? O, któż są ci panowie? Rotmistrz Sławomir. Ten nasz poczciwy kapelan. Również dawny towarzysz. Wiele robi, mało mówi. Naśladować go należy. A to mój Edmund. Równie dzielny, a malomówny. Kiedy ja pod ubitym koniem raniony leżałem, on natarł na nieprzyjaciół i własną piersią mnie osłonił. Dość tego. Chcę pomówić z tobą. Panowie pozwolą. W jednym z wjezdów z wody wszystko ci opowiem. Nie lubię niepotrzebnej przemowy, bo kto ma rozum, łatwo pojmi i zrozumie, gdy mu jasno rzecz przedłożę. Zatem bez przemowy, lepiej w prędkości powiedzieć, o co chodzi, a potem dać przyczyny i powody. Zresztą tyle żyłam w wielkim świecie, tyle mam roztropności i przenikliwości, że się w zdaniu nigdy nie mylę. I tylko chyba szalona głowa sprzeciwiać mi się może. Pozwól, kochana siostru. Gdy się kogoś chce przekonać, nie zawsze najkrótsza mowa najlepszą mową bywa. No, trzeba zawsze dać przyczyny, co do tego nas nakłania. Później rzecz wyłuszczyć, a na koniec dać dowody na poparcie swego zdania. Lecz nim do zamiaru przystąpię, wypada uczynić rzut oka na poprzednie wydarzenia i obecne położenie. A że to rzecz wielkiej wagi, na rozdziały je podzielę. Tu niech panu bratu dowiodę, że dotychczas źle miał w głowie, że ponosi same straty, że wojskowość nic nie warta. Że tu na wsi osiem rzecz najlepsza, a że rozumie. Lepiej, razem... duszko moja, napisz dzielo o tym, a teraz pozwól, a że... A gadajcie sobie, gdy tak bardzo gadać lubicie. Bardzo proszę, gadajcie. Ja nic nie wiem, ja nic nie umiem, ja nic nie powiem. Ja będę milczała, niech kochana siostru nie rozprawia. Ależ gdzieże, proszę gadać. A gdzież bym śmiała coś powiedzieć? Proszę bardzo, bez remontu. Proszę bardzo, gadać. Ależ mówcie, bardzo proszę. Proszę bardzo, nie przeszkadza. Bardzo proszę, zostawiam. Odchodzę, proszę, mówcie. I co? Zaprzęgać każą. Jakimś rozkazem ze Szczyciny nas znamy. W uszach mi dzwoni, nic nie. No ale... Nic, może coś. Jednak przyjąć je wypada godnie. Kucharki nie ma. I dobrze. Szkoda, żeśmy się jej pozbyli. Grzesiu! Biegnij mi w pogoń za kucharką. Niech nie trzepie, nie rozprawiasz, a czym prędzej na Łysego wsiada i... Nie uchodzi! Na Łysego nie uchodzi. Grzesiu? Może faktycznie. Niech Kutasińskie zaprzęga, byle mi ją jak najszybciej przystali. No obiad, to sęk. Dla dam. Przy smaczku, w lakocie trzeba. A u nas tylko pieczyć guzarska i guzarska pieczyć. Grzesiu? Rzeźby go po dworach, wie co trzeba. Rzeź zrobić ciasto. Ale ja dalej Bóg nie umiem. Zrobisz i basta. Tak jest. A rozrywki? Coś by potrzeba. Rzeź i lewo trąbią doskonale. Nie uchodzi. Daj spokój, kapelianie, wszystko ci nie uchodzi. Wystraszysz damy ze swojego domu. Czym do diabla? Czyż nie trąbią walce doskonale? Niech im tylko kapelan w tak głową kiwnie, a zobaczycie, jak gładko wytrąbił. A ty, rotmistrzu, każ postawić pod oknem moździerzyk nabity. Jak krzyknę, wiwat, damy! Rym z moździerza nie uchodzi! To kobiety! Kobiety? Nie wiedziałem. To diabla
Tylko młodzi wiedzą, jak się z kobietami obchodzić. Ja bym się całe życie z damami zabawiał i zawsze dogodził. Nie gadaj, nie gadaj, ja z moździerza wystrzelę. Zabawić jakoś trzeba. Zabawić trzeba. Grzesiu! Rebo! Jak będziecie trąbić, nie dmijcie za mocno. Szczególnie w drugiej części. Lekko i patrzeć na kapelana. O moździerz! Marcz! Moja pani się kłania i prosi pana do siebie. Kogo? Porucznika? Pana majora. Idź powiedz twojej pani, że dziś wieczór służyć jej będę moimi uszami. Teraz nie mam czasu. Na coż odlekać? Wcześniej, później trochę i tak cię to czeka. I to rzecz straszna. Moja pani teraz chce mówić z panem i zaraz tu przyjdzie. Jak widzę, twoja pani nie lubi powtarzać rozkazu. Bardzo nie lubi. Dla nas, jak widzę, już tutaj miejsca nie ma. Nie zostawiajcie mnie samego. Jesteśmy sami. Tak jest, jesteśmy sami. W czterech słowach rzecz skończę. Tego mi potrzeba. Sama mówić będę? Tak jest, sama jedna. Usiądźmy. Proszę. Z początku zaczynajmy. A nie można by tak od końca. A cóż tu za myśl dzikam? Bardzo roztrop. Jakim ty się godunem zrobiłeś? Milcz. Do słowa przyjść nie mogę. Słucham. Ponieważ chcesz służbę porzucić, ja nie chcę służby porzucać. Na wsi chcesz osiąść? A nie myślę. Nie sprzeczę się ze mną, bo nigdy nie skończę. Słucham więc. Robisz bardzo rozumnie, ale trzeba. Trzeba, krótko mówiąc, abyś się ożenił. Przyspuć pani uszalała. Chyba byłbym szalony. Nie, w tym wieku brać żonę. Nigdy nie byłem małżeństwa przyjacielem. Szabla i koń to były moje kochanki. A ja się kiedy pokochał, to po huzarsku. I ja mam się teraz w amory wdawać. Ożenienie ożenieniu nierówne. Zawsze diabla warte. Nie wiesz, kogo ci za żonę przeznaczę. W moją kasie wybiece Zosię. To dziecko? Ma 18 lat. A ja? 4 lata starszy od wejść pani. Tylko bez zdrowych. Zastanów się tylko, uparty majorze. Dziewczyna bogobojnie wychowana. Będzie cię kochała, szanowała jak ojca. A ty, otoczony dziećmi. Za dobre chęci dziękuję. Nie garw, proszę cię szczęściem. Wystawić się na pośmiewisko całego pułku. Co za troska? I proszę pana brata zaprzestać wszelkich narad z tym swoim rotmistrzem, z tym swoim kapelanem i z tym swoim poruczniciem. Każdy żeniłby się 3 razy, gdyby mógł. Namyśl się więc, ale sam. Siadajcie. Chcą mnie ożenić. Zosio! Nie uchodzi. Nie uchodzi. Co słyszę? Przymusić mnie przymuszą. Ja uprzykrzę się wreszcie. Co, gadanie? Żartujesz, panie kolego. Cóż Zosia na to? Nie wiem. Nie wiem. Cóż to? Rada wojenna? Zostańmy sami. Tego nie potrzeba. Panowie pozwolą. No majorze, teraz możesz z Zosią. Ależ pani siostro. Zostawia was sam razem. Ależ pani siostro, później. Zosiu, Zosiu. Krew, krew z nosa. Zaraz wrócisz. Wrócę. Proszę sobie wybić z głowy wszystkie romanse. Idzie się za mąż nie dla miłości. Maju,
Człowiek uczciwy, ma dobry majątek. I jeśli się z sobą nie użeni, majątek pójdzie w jedne ręce. Ależ, kochana matko, trudno sercu rozkazać. Tylko nic o sercu. Major nie zechce. Znam go dobrze. Już nieraz mi ustąpił. Dlaczego, kochana matko, koniecznie pragniesz tego małżeństwa? Ależ dla twojego szczęścia. Jego wiek z moim jest wcale niestosowny. O, młodzik jaki. Trzpiot byłby właśnie dogodniejszy. Tak. Dość tego. Nie pójdziesz za majora. To wiesz, co cię czeka. Kochana matko, czymż ja ci przewiniłam? Kochana Zuś, jeszcze, że twojego szczęścia pragnę. No nie bądź dzieckiem. Major jest charakteru prawego, łagodnego i żona zrobi z nim, co zechce. Każdy mąż na początku sroży się, puszczy, rozkazuje, żeby nie dać się zabujować. Pan samowładny pierwszych tygodni. A żona rozumna, co sobie raz ułoży, nigdy odstąpić nie powinna. I tak krok po kroku dojdzie do celu, a tym jest być panią domu, a pana uznawać. Bądź rozsądna, bądź posłuszna i staraj mu się podobać. Edmundzie! Poginie mu oboje. Major bardzo cię kocha. I dlatego, że kocha, że nic się z tobą nie chce i nie myśli. To jeszcze nie koniec. Droga Zofio, miejmy nadzieję. W chwili, kiedy cię to zobaczyłem, jakieś niewymowne uczucia szczęścia me napełnia. Od dawna cię na próżno szukałem. I mego ojca starania były daremne. Nie mógł się nawet dowiedzieć, z którego pułku byli żołnierze, na których czele wyniosłeś go śmierci, a mnie wyniosłeś z pożaru. Serce moje zawsze było twoje. Innych praw nie roszczę. Miłość moja uprawniona jest ostatnią wolą ojca. Każdy oficer byłby cię ojcu powrócił i kazał pożar ugasić. Szczęście więc tylko moje, że mnie to się trafiło. Patrz, Zofio, wstążka, którą się traciła, od tego czasu nie zeszła z serca mego. Edmundzie, moja macocha nic nie wie o tym. Zwierzmy się majorowi, wezwijmy jego pomocy. Jestem pewien, że moim rywalem nie będzie. Jeśli nie pójdę za majora, smętosz, obrzydły człowiek i głupi stary komornik moją rękę ma otrzymać. Czy podobna, aby matka... Podluknij pieniądze szczęściem. A do tego mówiąc, między nami jest trochę uparta. To źle. To bardzo źle. Ale mam pewien plan. Przykra rzecz udawać, ale trzeba. Żebyś oświadczyła majorowi, że chcesz pójść za niego. Za majora pójdę? Tego się nie lękaj. Macocha, widząc cię majorowi przychylną, odmówi smętoszowi. A major zakochać się nie zakocha, tylko coraz bardziej przynagliany, przyjmie łatwo, ostrożnie podsuniętą myśl mną wyręczyć siebie. Mam więc... Być matce powolną, a majorowi przyjazną. Jesteś pewny, że nie zechce? Tak jestem pewny, jak ty mojej, a ja twojej miłości. Ha ha!
by się spodziewał? Wystrzał był trochę za mocny. Ktoś nabija. Grzesio, dałeś więcej prochu? Troszeczkę. Otóż Marko to troszeczkę narobiło. Zemdlane. Trzy od razu. Posłać po doktora. Krew puścić. A trzeba. Grześ krew puści. Grzesio, krew puścisz. Tak jest. Podejmuję się. Nie uchodzi. Pani Ormanowa ma tylko spasmatyczne ziewanie. Pani Żyndalska lekko kolkę, a panna Aniela dreszcze. Dreszcze? Już nie potrzeba. Moja pani prosi, abyś pan kazał, aby konie w stajni galasowały. To szkodzi nerwom mojej pani. Nerwom szkodzi. Rzeźć koniom. Rzeźć koniom nie... Wyprowadź konie ze stajni. Ale dokąd? Dokąd chcesz? Niech poczuję. Moja pani prosi, abyś pan kazał powynosić z domu wszystkie armaty, bo lękę się nowego przypadku. Grzesio, wszystką broń zebrać i na stry wynieść. Moja pani prosi, abyś pan kazał zakadzić przed oknami, bo proch strasznie śmierdzi i dreszcz się powiększa. Grzesiu, zakadzić. Bądźcie zdrowi. Dokąd? Nie wytrzymam. To ja pojadę. Weźcie i mnie ze sobą. Panowie, chcecie damy zostawić? One to sobie same poradzą. Tak, trzeba w sekrecie odjechać. Grzesiu! Grzesiu! Hulmacz, konie! I w nogi! Uciekajmy! Majorze! Rotmistrzu! Zofio! Zofio! Major, rotmistrz i kapelan ułożyli ucieczkę. I jak to? Chcą odjechać? Idź powiedz Tomatce. Ona sobie z nimi poradzi. Chcą uciec! Uciec! O, nie puszczać! Uciec! Biegnijcie! Wstać mi! Majora tu! Sam by nie śmiał. Sprawka panów doradców. Rotmistrzowi wszystko jakoś nie na rękę. Kapelanowi też. A porucznik? Ten nic nie znaczy. Rotmistrz najstraszniejszy. Pójdę do niego. Poświęcę się. Kochany aniołku, ty? Albo go podbije, albo go wystraszy. Jeszcze zobaczycie. Majora trzeba rozczuleć. Jego zmęczymy, na wszystko przystanie. Kapelana z nimi poróżnić. No, zręcznie wsunięte słówko, najlepszy poróżny przyjaciel. A otóż i major. Ja to biorę na siebie. Witamy z podróży. I gdzie się pan brat wybierał? Chciałem konia przyjechać. Konia przyjechać? Konia przejechać. Mały spacer zrobić. Mały spacer zrobić. I wrócić. I wrócić. Lepiej prawdę powiedzieć. Dobrze, weź pan mówisz. Chciałeś więc odjechać. Chciałem. Same zostawić. Same zostawić. Do tego stopnia posunąłeś niegrzeczność. Ależ to nie była niegrzeczność. Aha, uprzejmość. Nie inaczej. Myślałem, że beze mnie lepiej wam będzie. Nie umiem przyznać się dam przyjmować. Skąd mogę wiedzieć, czego wam trzeba i czego nie trzeba? Któż zaręczy, że nie pomrzecie, jak was jeszcze lepiej uczcić zechce? Wszystko byś wiedział, gdybyś był
kontent z naszego przybycia. Siostry utęsknione. Przyjeżdżają zajęcie twoim szczęściem. Troskliwe o twoje dobro. Taka wdzięczność. Ależ pani siostro. Odpycha serca nasze. Panna siostro. I bądźże tu uczynną. Panie! Słabo mi! Słabo mi! Słabo! Po niem wlecie! Hej! Hej! Jestem to! Ludzie, wody! Wody! Wódki! Grzesiu! Wystrzel z moździera. Nie wystrzel, dla Boga! Nie wystrzel, już mi lepiej. A widzicie, dam przejmować nie umiem. Ale co każecie, wypełnię. Prócz ożenienia, tym służyć nie mogę. Aktować pana ciągnie do ołtarza. Wszystko od twojej woli zależy. I tylko, że dam u ciebie nieco uprzejmości, to my ci szczerze radzimy. Nie słuchaj kolegów i staraj się lepiej poznać Zosię. Na co to wszystko się przyda? No przynajmniej jedno słowo przemów do niej. Dlaczego tak niemiłosiernie gardzisz tym biednym dzieciątkiem? Płacz, biedaczko, otulić nie może. Znowu płacz, do wszystkich diabłów! Bądź rozsądna. Mościa panno. Kochany wuju. Moja panienko. Co każesz? Moja Zosiu. Słucham. Diabli nadali taką sprawę. Zapewne wiesz, oczywiście ten to jest zamiar twojej macochy. Wiem. Cóż ty na to? Ja nic. Mów szczerze. Szczerze mówię. A więc nic. Nic. Jednak cię to trochę martwi. Bynajmniej. Widzę z oczu. Mylisz się, bać pan dobrodziej. Jak to biedaczce powiedzieć, ja ciebie nie chcę. Moja panienko, chciałbym, abyśmy się mogli zrozumieć. I ja tego jedynie pragnę. Dla dobra nas obojga. Ach, Edmundzie, trudna rola. Twój los szczerze mnie zajmuje. Powiedz więc, chcesz iść za mną? Tak jest. Za mnie? Tak jest. To niedobrze! Dlaczego? Dlaczego? Tak jest, dlaczego niedobrze? Choć panna możesz to łatwo zmiarkować. Nie. Nic nie widzisz. I owszem. I owszem, żeś dziwna. Wydaje mi się, że nie byłabyś szczęśliwą. Od niego to zależeć będzie. No. Od wielu jeszcze innych okoliczności. Ale tych trudno przewidzieć. Po części, panienko, po części. Nigdy nie zgłębiałem istoty szczęścia w małżeństwie. Nie mam jednak, że dwie osoby powinny dobierać się jak para koni. Równy chód, równy zwrot, równy ogień. Ale kiedy jeden leniwy, drugi bystry, jeden miękki, drugi twardousty, ten ciągnie, tamten skacze, no to diabła warto, no prawda, panie. Porównanie do koni jest to trochę śmieszne. W takim razie bez porównania. Panienka, jesteś ładna, lubisz się bawić, potrzebujesz męża, co by cię włożył po bajach, po teatrach, po spacerach, co by ci w nocy na piszczałce przegrywał. A ja, panienko, dzień służbą zajęty. Wieczór fajkę pali, a w nocy chraki. Czyliż tylko uciech i rozrywek w małżeństwie upatrywać trzeba. Jednostajna spokojność jest, podług mnie, istotnym szczęściem. Bardzo rozsądne, bardzo rozsądne. Ale mój wiek... A czymż wiek?
Niektóre dolegliwości? A któż bez nich? Moje wady? Któż ich nie ma? Trudno mi się będzie odmienić. Nie umiem bawełny owijać. Dowodzi otwartości. Przykra była ta żołnierska otwartość. I owszem. Owszem, rzecz dziwna. Dziewczyna młoda, ładna, rozsądna. Jeśli więc nie na męża stworzony, to tym bardziej na takiego, co by cierpiał pewne figle. Zbytecznej wolności nie pragnę, ale niewoli w małżeństwie nie spodziewam się znaleźć. Zobaczę, bardzo rozsądnie i chce pójść za mnie. Wyraźnie, wyraźnie, kochany wuju. Żal mi ją zmartwić. Moja Zosiu. Nie znasz mnie jeszcze, bać pan dobrodziej. Zostawmy więc czasowi, a mam nadzieję zyskać na tym. Nie trudno cię to przyjdzie, moja Zosiu. Czyżby tak? Z tymi oczkami. A, nie o tym mowa. Z tą burzą. Z tą rączką. No, pan majorze. Z tym kształtem, z tymi... Dla Boga, co to jest? Ja się sam dziwię. Spodziewam się. Wszystkiego się spodziewam. O, tyle mocno! Jeszcze mało! Gwałtem, gwałtem chce iść za mnie! Dalibóg czuję, że odmłodniam. Zosia pomieszana, bać pan zamyślony. Ładna dziewczyna, nie ma co mówić. A widzisz? Miła, rozsądna. O, to wszyscy wiedzą. Potem chce iść za mnie. I bardzo dobrze. Ale z drugiej strony... Nie ma drugiej strony. Jej 18 lat. Fraszki. Złe są skutki. Fraszki. Diabła tą fraszki. Kobiety szybko się starzeją. No prawda. No i cóż tam za wielka różnica? Jest, jest, nie ma co mówić. Bardzo mała. No powiedz, czy nigdy ci się nie trafiło widzieć małżeństwo szczęśliwe w nierównym wieku? Pan prezes Radosław. Szczęśliwy? Szczęśliwy. Tylko mówią, że jego własny sekretarz... Ty nie masz sekretarza. Pan Protosiński z młodziuchną żoneczką. Może je dobrze? Przyszłego roku uciekła z lokaja. Ależ go wyszukujesz przyklady. Wiesz, w jakim wieku był nieboszczyk dyndalski, kiedym szła za niego? Ale Bóg widzi, nie miał przyczyny narzekać na mnie. No prawda, ale nieboszczyk był zawsze jak nieboszczyk. Robiłaś pani z nim co chciała. Wszystko zależy od układu. Pójdę więc. Nareszcie, muszę wprzódy... Z koleżkami się naradzić. Oczywiście. Wam gwałtem! One myślą, że zrobią z tobą co zechcą. Z
za nos cię będą wodzić. Dziewczyna całkiem rozsądna i koniecznie chce pójść za mnie. Kto wie, co ją zmusza? Może rozkaz macochy? To akurat każdy wie. Bardzo rozsądna. Rozsądna. I chcesz się żenić? Należy wszystko rozważyć. Wszystko od układu zależy. A cóż to za odmiana? Nie żartuj sobie z nas, majorze. Znamy cię dobrze. Ja gardło swoje stawię, że nigdy nie zrobisz takiego szaleństwa. Proszę być grzeczniejszym, panie poruczniku. Ale porucznik dobrze mówi, mój majorze. Mój majorze? Sam idź lepiej, mój kapelan. Mój kapelan, ale kiedy nie uchodzi. Rób co chcesz. Szczerze to mówisz? Nie muszę usprawiedliwiać się przed nim. Nie masz się o co gniewać. Sam chciałeś rady. Wolność. A na końcu staremu, choremu nie ma tej poduszki pod głowę położyć. Tanki wody potem. Cóż to tak strasznego? Niech przy sobie miłą, lubą, lodą osobę przy sobie, która nas blaszczy, cacka, pieści. Cóż to tak strasznego? Przyjechali tu z kotami, obsami, z srokami, wąsami, jak zaczęły i... O! Tobie się żenić, tobie! Żenić się z dzieckiem, no! Dobrze, że tu zastaję być pana. Jak możesz być tak obojętnym, będąc przyjacielem majora? Nie starasz się go odwieźć od tego szalonego zamiaru? Zabronić nie mogę. Potrzebasz jemu odmiany losu? No zapewne, że nie. Oj, cóż przyjemniejszego nad stan wojskowy. Zapewne. Tam nie popłacają wykształcone słówka. To prawda. Tam dziadać potrzeba. Jak na męża przystoi. Źle, dobrze, ale otwarcie. Prostą drogą i śmiało. I zawsze prędko. Ale i gdybym nie była kobietą, byłabym żołnierzem. Proszę. Całe moje życie. Do rzeczy kobieta. Obyć pleć moją, przywdziać mundur i stanąć w szeregu huzarów. Rzadka kobieta. Tylko w kawalerii chciałabym służyć. O! No tak, konie lubię. Konie pani lubisz? Co to za kobieta? A ma konno jeszcze? Co to za kobieta? Oj, cóż za posiecha to się szlumaka. A jeszcze młodego, trochę dzikiego. Uczyć go prawie chodzić. Ostrożnie. Cierpliwać dzieckiem. Potem prędzej. A ostrożnie. Kusować. Ja się wciąga. Galopować. W prawo. Tylko strogo. A to na co? No czasem. Ale na co? A no jak uparty to. Ostrożnie. Cały dzień siedziałabym w stajni. Tego, to tamtego, to znowu bym tego sama przyjeżdżała. No, rzadko kobieca. A wieczorem bajeczkę zapalić. Lubisz pani? Co to za kobieta? Patrzę już to pani wcześniej wojskowego rączką są nie zaszczyciła. Sama plocha młodzież trafiała mi się tylko. Nikt wie, kto sam. Niech serca żołnierzy skamieni. Nie zawsze! Rotmistrzu! Nic złego! Thank you.
A może dostojnik? Dostojnik? O nie, potem. A może fajeczkę, a? Potem. Idę gdzie każesz, a? Co to za kobieta? Co to za kobieta? Co to za kobieta? Rządzić nie chciała. To ja bym też nie chciała. Strach mnie bierze w drodze. A zwłaszcza major! A rotmistrz jeszcze straszniejszy. Obrzydle huzary. Porucznik! Porucznik Fe. Kocham, Daliwuk, kocham. Czemuż się nie żenisz? Myślę, Daliwuk, myślę, ale nie wiem, czy mnie zechcą. To raz by nie chciała! Mojej żony los najprzyjemniejszy. Zaraz po ślubie kupię jej ładnego konika. Konika! Przykrywką zamykany koszyk. Koszyk? Tak! Koszyk! Miałaby tam trunki i poczęstunki. Panom oficerom by tak dostarczała. Panom oficerom? A w czasie wojny? Jak to będzie? W czasie wojny? W czasie wojny! Proszę tylko patrzeć! Proszę tylko patrzeć, jak szwadron husarów na gard wyjdzie! Na gard! Na gard! Na gard! Za nimi piechota! Bif! Baw! Bif! Baw! Bif! Baw! A za piechotą! Za piechotą armaty! Armaty! Bum! Mógłbym się z wami siemą żenić. Muszę już iść, Grzesiu, muszę! Idę. Za ciebie! Ja też pójdę. Ciebie, sroczko moja, wybieram. Pewnie? Mógłbyś się jeszcze 10 ożenić, jeśli nie zechcesz. Mocno kochasz? Więcej niż swego własnego konia. Ach, Fruziu! Ach, Grzesiu! Ach, Fruziu! Józia ładna. Józia ładna. A Fruziu ładna. Luba dziewczyna. Żadzka kobieta. Pan Rotmistrz się widział. Widziałem. Jak sarenka. Tego nie znajduję. No, ciągle skacze. Tego nie widziałem. Zawsze kluszę. A konno jeździ kluszę. Konno jeździ? A jeździ. To się każdemu podoba. Grześ na rozum. Z taką się żenić. Jakie pochylne. Dziś jeszcze się ożenię. Ty? Ja? Co ty gadasz? Z czym ty się śmiesz żenić? Z Fruziu. Idź precz. To z Zuzią. Z Józią. To powiedziałem, idź precz.
Zuzio. Panna Niela się spóźnia. Mówiłeś z majorem? Mówiłem, to uparty, to uparty. Kto by się spodziewał? Żadnej nadziei. Żadnej, żadnej. Będzie z nią szczęśliwy. Będzie, będzie, będzie. Odjeżdżam. Edmundzie, cośmy narobili. Już nie ma nadziei. Żadnej. Rozłączyć się musimy. Na zawsze. Odjeżdżam. Kiedy? Zaraz. Mamże być świadkiem. To jedź. Sama tu zostanę. Cierpieć musimy. Ciebie kocham. Majorowi mam miłość przysięgać. Dla niego szczęścia się wyrzekam. Jego kochać będziesz. Jak ojca. Wspomnij mu czasem o mnie. Powiedz mu, że to dla niego wyrzekłem się więcej niż życia. Zapomnij mnie. Nigdy. Bądź szczęśliwa. Bez ciebie. Raz ostatni. Mnie samego. Proszę.
Grzesiu, olej porucznika. Dziękuję. Komuż teraz wierzyć, jak on go kochał. Chciałem majątkiem się podzielić. Byłbym się życiem podzielił. Ale teraz kwita przyjaźń. Kwita, paniczu. Dobrze, że właśnie pan idziesz. A, szukałem cię także. Cóż to łatwo pan przed kobietami na mnie nagadał. Tajemnie spotykać się z kobietami i plotki na mnie robić. Tego się nie spodziewał. Ale mój majorze, majorze, co ty gadasz, co ty gadasz? Siebie spytaj. Tajemna namowa z porucznikiem? Spiski? Wykradzenie? Gdyby mnie to powiedział dawny towarzysz, co mówię wać panu, to bym na pierwszym drzewie się obwiesił. Rozumiesz, wać pan? Co się dzieje? Co się dzieje? Złe oczy. Wszystko krzywo widzą. Milczenia rzadko kto żałował. Proszę to zapamiętać. Sługa unieżona. Jak mam żałować? Co się dzieje? No co się dzieje? Jednego razu byłam w domu mojej przyjaciółki. Dawałam jej rady, które więcej moje dobro miały na celu. Poznała się w końcu na tym. I wiesz, waszmość, co zrobiłam? Kazałam zaprząc i wyjechałam, wyjechałam. Jakie rady? Co się dzieje? Co się dzieje? A któż to uprawnił mać pana w cudze sprawy się mieszać? Taki to z pana przyjaciel. Bać pan niezgodę utrzymujesz. Bać pan spiski knałasz. Bać pan zdrady snujesz. Prawdziesz, kłótni, sprzeczki, bójki, klęsk i mordów! Mój dobry Boże, klęsk i mordów. No co ja przewiniłem? Co ja przewiniłem? Gdzie? Może, nie wiem. Maju mi uchybił, Boże się obraził. Bo chce się żenić. Ty także? Nie o tym mowa! Gdzie major? Aha, ja wiem, że wiesz. Nie wiem. No, nie chcesz powiedzieć. Nasze szczęście ci solą w oku. Piękny szczęście! Rady nie potrzebuję. Haha, mój chilami, pan na niele coś tu nagadał i na znów się żenie. No słuchaj, dla Boga, to mi się żenić. Mnie. Sam się ożenić, że nie możesz. Ale twój wiek? Mości pani, lat mi moich nie rachuj! Nie rachuj! To ci mówię raz do karolów! Co się dzieje? Mnie się wydaje, że oni wszyscy poszaleli. I cóż tam, uczciwy Grzegorzu? Jeszcze pan za mną stali do pana majora. Względem czego? Będę żenić. Luba dziewczyna, kocha mnie tego. Chcesz się żenić? Chodźmy i dziś. A niech was Bóg ma w swojej opiece. Nie w umorze. Większuję oblebiednicę, Bogu Grzegorzu! Dziękuję. Oj, wszyscy cieszyć się będą! To dobrze. Wszyscy kochać go będą. To prawdy? O, za to ręczę. A nie Grzegorza to... Grzegorzową? Zaj spokój, nie lubię tych żartów. No przyzwyczaj się po trochę. Co się zazdrość? Pomiarkuj sobie. Palcem wytykać cię będą. Idź do diabła, boisz. Co? Ja się boję. Boisz się. Chodź. Weźmiem palasze. Chodź. Ja się boję.
żebyś mnie przynajmniej przeprosił. Przepraszam. To by lepiej życie. Moja siostra, ten babcz ty... No, pedorze, do stu prunów! Co tu się dzieje? Kiedy pan majerkarze, to powiem. Oto, Grzegorz na kogo się wyfuzi. Bum, proszę pana majora, myśli, że do niego inna kobieta urodziła się na żonę i że on inaczej stary jak wszyscy. Nie mogłem zdziewać, jak mi powiedział, że nie może. Zgoda. No, dlaczegoż wątpię rady, że nie wiem, że on nie chce twojej rady? Bo mi go żal, panie rotmistrzu. Na honor żal mi go. Głupstwo chce zrobić. Taką śmierzę chcę ściągnąć na swoją głowę. Mnie to przykro. Raz, że mój przyjaciel, a potem co mam stać w szeregu obok rogacza? Ciszy i zgoda. A niech mu pan major z laski swojej także powie, że kto za młodu się nie ożenił, to niech się i nie żeni. Zgoda i marsz. Wydaje mi się, że głupstwo chcieliśmy zrobić. No i mnie się tak wydaje. No co te kobiety z nas zrobiły? Przewrócili dom do góry nogami. Pokłóciliśmy się z sobą. Oj, jakże się czuć szalwią. A ciebie piżmem. Pan Maniera mnie tak udarowała. Nie dyndajsko pokropila. Właśnie panowie, nie wiem co się tu dzieje i nie chcę wiedzieć i nie chcę dłużej tu zostawać. Bądźcie zdrowi. Szczęścia życzę. Szewać, szewać kochany kapelanie, zapomnij. Wszystko już do porządku wróciło. No, ty stary, na mnie się gniewasz, a? Na żadnego już, na żadnego. Ale co znowu tu się stało? Kochaliśmy i chcieliśmy się żenić. A teraz nie kochamy i się nie żenimy. Mądrze, mądrze, mądrze. Nie kochamy, nie żenimy. Nie kochamy, nie żenimy. Nie kochamy, nie żenimy. Nie kochamy, nie żenimy. Ale wróć mi. Chciałem Zosię pikać. Jak mnie? A któż ci to powiedział? Jak? Moja siostra. No, i damy się wiarę. Klęczą przed nią, polecając jej szczęście twoje. Nie rozumiem. Zosia jednak kochali się od dawna. Zosia była pewna, że jej ręki nie przyjmiesz. Ale tu sprawy inne obudziły. Edmund odjeżdżając wyrzekł się miłości. Poświęcił ci więcej niż życie. Grześ! Grzesiu! 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 Z zabornikiem, ale to już! Kochamy, nie żenimy, nie kochamy, nie żenimy, nie kochamy, nie żenimy, nie kochamy. A cóż to za rady? Obchodzimy powrót rozłupu. Masz on tu jeszcze? Anna, tu. Rotmistrzu, pochy, czekam na ciebie. To prawda, żałuję, ale tak po myślę, sądzę, że jednak, że jednak. Zosiu! Zosiu! Zosiu. Oto mój zastępca, a twój mąż. Cóż to znaczy? Panie bracie! Razem z mym majątkiem, który już od dawna przeznaczyłem,
Zastąpi mnie przy Zosi. Uchodzi? Uchodzi i pobłogosławię. Miło mi dostać takiego zięcia, który już zyskał mój szacunek. Bądźcie szczęśliwi. I niech wam dość będzie, moje damy, żeście huzarów zwyciężyli, że musieli kapitulować i jednego wam oddać. I to przyjmijcie. Thank you.